Jest to budynek, który w tej chwili no, wygląda tak, jak wygląda, nie najlepiej. Rozpoczęliśmy 24 kwietnia remont, który w tej chwili trwa. Kończą się prace murarskie, wchodzi następnie cieśla i na koniec będziemy robić dach. I w tym roku tę inwestycję zakończymy, czyli dobudówka i dach. W okresie zimowym chcemy, aby więźniowie tutaj weszli, pomogli nam przy wzbijaniu tynku, czy wywożeniu tych wszystkich starych elementów, które są wewnątrz, aby przygotować front robót na wiosnę i mamy nadzieję po akcji 1% będziemy mogli ruszyć z dalszymi pracami. W przyszłym roku będziemy chcieli rozpocząć od wymiany okien. Następnie wejdą firmy, które będą wykonywać wnętrza. Dopowiem, że docelowo będziemy chcieli tutaj umieścić 18 pacjentów. Będą to pokoje dwuosobowe, pokoje rodzinne, będą także pokoje rehabilitacyjne, gabinet rehabilitacyjny.